Październik zaczął się operowo. Dokładnie pierwszego. Pojechałam z grupą znajomych do Koszyc, do opery. Jeżdżę tam regularnie, bo bardzo polubiłam to miasto. Ale sama droga cały czas mnie zaskakuje. Co rusz widzę zupełnie nowy, świeży widok, którego wcześniej nie zauważyłam. Ale przede wszystkim wypatrywałam jesieni. Złota, brązu, czerwieni. I znalazłam. Przyszła prawdziwa jesień. Jednak to był dopiero początek. Drzewa dopiero zaczynały nabierać rumieńców. W czasie podróży doświadczyliśmy wszystkich rodzajów jesiennej pogody. Ale to nic, bo i tak było pięknie. Magicznie. Drodzy przystanek w innym słowackim mieście.
urokliwe miasteczko. A ja odżyłam. Bo bardzo lubię doświadczać nowych miejsc. Kultury, muzyki, jedzenia. Czuję się wtedy wolna. A tu już Koszyce. Moje ukochane słowackie miasto. Nie wiem czemu, czuję się tu jak u siebie w domu. Czuję się tak swobodnie i wolna. Może dlatego, że już tyle razy tutaj byłam. Sam budynek opery w Koszycach zawsze mnie zachwyca. A spektakle zawsze porywają. To miasto ma coś w sobie, nie do końca nazwaną atmosferę, klimat. Aż żal odjeżdżać, ale spokojnie, za tydzień będę tam znowu. Również u siebie zaczęłam szukać oznak jesieni. I choć temperatury na to nie wskazywały, to jednak ona już nadeszła. Nadeszła z kolorami, wiatrem, spadającymi z drzew liśćmi. Udziana w złoto, brąz, czerwień. Otulona płaszczem z mgły. Thank you.
I bardzo szybko nastał 7 października, kiedy to po raz kolejny jechaliśmy do Koszyc. Również na spektakl operowy. Prawdziwie złota jesień. Z temperaturą plus 22 stopnie. Bardejów również nie zawiódł swoim klimatem. A ja przez całą drogę uśmiechałam się i odczuwałam taką radość, jakiej już dawno nie czułam. Wyglądam trochę nieciekawie, ale jest już trzeci dzień w październiku, 20 stopni słońca i od razu chce się żyć, więc postanowiłam, że dzisiaj skupię się na umyciu okien, bo światła będzie coraz mniej. I żeby go jeszcze nie było mniej przez brudne okna czy szyby. Więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. A później jakieś małe odkurzanko. Ale najpierw póki co gorąca herbatka. Sama siebie zaskoczyłam tą decyzją o umyciu okien. Nie dlatego, że nigdy nie myję, tylko nigdy nie myłam na zimę. Ale chyba zrobiłam to instynktownie, właśnie po to, żeby światła było troszeczkę więcej dzięki czystym szybom. I teraz jestem sobie wdzięczna, że wpadłam na ten pomysł i go zrealizowałam. W tym roku jakieś wybitnie ciemne te ciemności. I zaczęłam też spacery, by chłonąć promienie słońca
jak najczęściej, jak najwięcej. By nie dać się jesiennej chandrze, a jak najczęściej być tu i teraz. By nie przegapić natłoku zajęć piękna jesieni. By patrzeć, jak zmienia się świat. Jak przygotowuje się do zimowego snu. I z każdym krokiem przekonywałam się, że to jest właśnie to, co kocham robić. Kocham łapać momenty piękna świata, zmiany, zmian pór roku. Uwielbiam to robić. Uwielbiam być świadkiem takich chwil. Czuję się wtedy na swoim miejscu. Mocno połączona ze swoim sercem. Zakorzeniona w tu i teraz. A teraz jest mocno jesienne. Dla mnie sezon zachodu słońca. W sumie zima też. Bo cieszę się wtedy każdym promieniem.
Tam jest Lubań. Nie mogę uwierzyć, że jesień nie przyszła tak szybko. Choć i tak w tym roku nas wybitnie oszczędzało. To była prawdziwa polska złota jesień. Ale przyszła. A ja miałam poczucie, że nie nacieszyłam się jeszcze latem, a ono już tak szybko odeszło. Dzisiaj towarzyszy mi taki oto czworonożny miłośnik zachodów słońca. Najlepsze jest to, że nie jest mój. To znaczy, przyczepił się do mnie. I nie wiem, co mam z nim zrobić. No, obrożę, czy jest czyjś. I jest jakiś taki rasowy. A ja nie mogę go wziąć, bo mam już jednego dużego psa. No i nie wiem. I nie odstępuje mnie na krok. Będzie ciekawie. Okazało się szybko, że to pies sąsiada, który mieszka po drodze. Więc po prostu przeszedł się ze mną na spacer. Obejrzał zachód słońca. Napatrzył się na złote liście. I wrócił do domu.